a magical time, I think, that and magical fact that we can announce shows and performances, like, for example, Jean-Michel Jarre here in Poland. But it's a question about the time before. Czy przypomina pan sobie Polskę sprzed upadku żelaznej kurtyny? Jak postrzegał pan nasz kraj w tamtym czasie? Moje życie w przedziwny sposób od zawsze łączyło się z Polską. Moja mama uczyła mnie Chopina, uwielbiała tego kompozytora. Potem, gdy zająłem się muzyką, pierwszy list wspierający moje wysiłki pochodził zza żelaznej kurtyny. Before the end of the Irish the Iron Curtain. Wciąż pamiętam te korespondencje. Miałem również szczęście zagrać w swoim rodzinnym mieście Lyonie przed papieżem Janem Pawłem II, jednym z najważniejszych Polaków w historii. Moja pierwsza dziewczyna była Polką, emigrantką mieszkającą we Francji. Tak więc mam wiele powiązań prywatnych i zawodowych z waszym krajem. Również mój syn, który jest utalentowanym magikiem, uczył się fachu u Polaka Michała Wadiniego. To on zdradził mu sposób, jak zostać wielkim iluzjonistą. No i oczywiście koncert z 2005 roku, który zagrałem w Gdańsku na 25-lecie Solidarności. To był jeden z moich najlepszych występów w ogóle, a polska publiczność jest najwspanialsza na świecie. No właśnie, Gdańsk, 2005 rok. Co pan czuł, grając w miejscu, które ma za sobą tak wyjątkowe zaplecze historyczne? My wszyscy wiemy, co wydarzyło się w Gdańsku. Jednak największe wrażenie podczas pierwszej wizyty na terenie stoczni zrobili na mnie ci ludzie, którzy wciąż tam pracowali, w bardzo różnych warunkach. Under very difficult social conditions, but still working there. And I said to myself, if we go, pomyślałem wtedy, że jeśli tam zagramy, musimy ich jakoś uhonorować, sprawić, by stali się częścią tego wydarzenia. To przecież i dla nich był ten koncert. Nie chodziło jedynie o uczczenie rocznicy, ale i wskazanie, że po upadku żelaznej kurtyny sytuacja tych robotników wciąż jest trudna. Z drugiej strony, to miejsce pokazało, iż gdziekolwiek się znajdujesz, grupa ludzi, wielkich indywidualności może zmienić świat. Jesteśmy winni szacunek tym osobom, dzięki którym świat naszych dzieci i przyszłych pokoleń będzie lepszy. Możliwość bycia częścią tej wielkiej uroczystości, hołdu złożonego prezentowanym przez nich wartościom, stanowiła dla mnie wielki zaszczyt i przywilej.